Cześć i czem, rodacy, witajcie dzisiaj z mojego rancha. Tak wygląda. Żeśmy dojechali wczoraj tutaj o godzinie 11 wieczorem. Przyjechaliśmy na polowanie. Będziemy polować dziki i sarny na weekend. Jest troszeczkę wiecznie dzisiaj rano. Już właśnie kolega był, próbował coś z rana, ale jest wiatr, więc żadne zwierzę nie przyszło. A mamy tutaj kamery porozstawiane, więc wiemy, że jest. Już nieraz upolowaliśmy. Akurat właśnie żeśmy sprawdzili wczoraj wieczorem kamery i no i była zwierzyna. Było dużo sarn, było dużo dzików, więc mam nadzieję, że coś się uda. Więc nie wiem, poczekajcie, zobaczycie. A, jeszcze jedno. Mam ze mną gościa, którego pewnie już znacie, a jak nie znacie, to poznacie. Mojego oglądania. Trzymajcie się. Na szybciutko wam pokażę, póki jest tak jeszcze w miarę cicho, jak to wszystko wygląda. Ups, orki. Tu jest nasz taki setup, skąd będziemy szczelać. Nie wiem, czy mnie słyszycie, bo cicho mówię. Ale jak widzicie, tak to wygląda w środku. A ja wam zrobię zoom. I tam mamy taki feeder się nazywa, który się kręci i rozrzuca kukurydzę. Może podejdę dzisiaj. O, siut. O. On rozrzuca kukurydzę i wtedy zwierzyna przychodzi i sobie ciamka. Także jeszcze się nic nie udało. To jest wszystko właśnie nasze pole. 25 akrów, więc napiszę wam w komentarzu, ile to jest hektarów. Już chyba kiedyś wspominałem, nie wiem. Także poczekajcie, oglądajcie, może coś się złapie. Pokażę wam trochę setup, jaki mamy. Jak nie wiecie, może nie wiecie, kupiłem nowe auto w sierpniu, więc jeszcze zrobię filmik o tym aucie, jak i co. Jest to Toyota Tundra, mega zarąbiste auto. Tutaj mamy przyczepkę małą, tu jest kulery na jak się coś uda. Tu mamy taki serap, żeśmy padnie wszystko. Tu nasze sprzęty. Kolega Wojtek. No i co? Tutaj śpimy. A tam, jak wam powiedziałem, w tym namiocie jest niespodzianka. Także oglądajcie. No hejka, moi drodzy. Jak już wspominałem, mamy gościa. Nasza gwiazda już się właśnie obudziła. Więc zobaczcie, kto dzisiaj do nas zawitał. Sam Mr. Nathan. Swojej osobistości, jak i Rambo. Także jak go, niektórzy jak go nie znacie, to też ten pan tutaj ma swój kanał na YouTubie. Jaki masz kanał? Jak się nazywa? Świat według Nathana. Tak jest, Świat według Nathana. Fajny kanał, oglądajcie, śmieszny, lajkujcie. Zabawny. Śmieszny, zabawny. Głupoty robi, fajne i nie głupoty, więc jest spokojnie. Dobra. Jak wam obiecałem, tu jest ta cała studnia. Tak to wygląda. Tutaj możecie sobie normalnym szlaufem jako domowym przyjść i będzie woda. Albo są takie specjalne 5-centymetrowe hołzy, szlaufy. I otwierasz to i macie szybciej wam się do baniaków nalewa woda. Te baniaki, co ja mam.
A tutaj jest taki wiatrak. Właśnie kiedyś napędzał tą studnię gminową. Tak to właśnie kiedyś wyglądało. Ale teraz właśnie już jest inny rok. I macie solary. Solary dają właśnie, żeby też ta studnia chodziła. No i wam pokażę, jak to wygląda jeszcze, skąd ta woda jest. To jest ta woda. Kurde, sorry, bo jeszcze mówię, ten gimbal mój to mi szwankuje, nie wiem. A tam są krówki. I pan Nathan z nimi gada. No i tak to jest, moi drodzy. Każdy sobie tutaj przyjeżdża, nalewa wody i bierze na swoją posiadłość. Dobra. Lecimy dalej. Teraz właśnie odjeżdżamy ze studni. Sorry, że będzie się trochę trzęsło, ale... O, masz drzwi otwarte. O tak, samochód reaguje na wszystko. Będzie trzęsło, bo jest droga taka... Jak to się mówiło, żużlowa? Z piachu, o powiedzmy. Więc są takie dołki, kamienie. Więc tak to wygląda, no taka droga do, z tego miejsca na moją bazę, tam gdzie ja jestem, mam tą swoją posiadłość, to jest jakieś 3 mile, prawie 2 kilometry, półtora może. Także nie będę wam nagrywał całej trasy, bo to jest nudne, więc tylko wam tak chciałem pokazać, jak, o co tu chodzi. No i każdy po bokach właśnie, po prawej czy z lewej, to jest czyjeś tak samo. Dojechaliśmy już na bazę właśnie i wam pokażę teraz, o co chodzi z tymi baniakami. Muszę znowu po cichu mówić, bo kolega jest tam i patrzy i poluje. Zobaczymy, może coś upoluje. Także, a ja wam pokażę, jak te baniaki wyglądają. No i ten wąż 5-centymetrowy. Także ten, to jest ten wąż. Tu jest taka... Właśnie tu się wsadza na tamten czubek. No i ja go tu ucięłem, bo miałem inną końcówkę, ale ta końcówka wchodzi tutaj do tego. Tu się odkręca i nakładacie na to. No i to jest taki baniak 275 galonów. Nie wiem ile to... No napiszę później ile to litrów. Ale jest za siatką tutaj, dlatego że tak jak mówiłem, nie wiem czy mówiłem, ale chyba mówiłem, że krowy lubią taki materiał, no i właśnie one mi tam wszystko pogryzły, więc zrobiłem siatką, jak mnie tutaj nie ma i jest wszystko zabezpieczone od krów, które chodzą po tym całym, rancho. Co do krów, to jest tak, że no wam powiem trochę o tych krowach, bo to jest tak, że ten pan, który miał tutaj kilkanaście tysięcy akrów, podzielił to wszystko na 20, 30, 60, 40, whatever akrów. No i niektórzy pokupywali 40, niektórzy więcej, niektórzy mniej. No i co? Ten pan, który właśnie miał to wszystko, ma swoje tu krowy. No i teraz ten pan ode mnie tą ziemię jako wynajmuje i ja przez to, że on wynajmuje ode mnie ziemię, ja podlegam po to, że pod, nie wiem jak to po polsku, ale że nie muszę podatków płacić za tą ziemię, znaczy grosze płacę podatków, tam 20 dolarów
jakbym nie miał zwierząt, to bym płacił w tysiącach, więc dopóki będzie wynajmował ode mnie tę posiadłość, ja nie będę płacił podatków. Mogę też się zaogrodzić i wtedy on, jego krowy nie będą na moją posiadłość przychodzić. No i wtedy będę musiał albo mieć kury, albo coś innego, a jak nie chcę nic i chcę wysokie podatki płacić, wtedy mogę tak zrobić. Ale nie chcę płacić podatków, więc sobie to te krowy niech tutaj sobie chodzą. One mi tu nie przeszkadzają, tylko właśnie to, co to mówiłem, że trochę szarpią takie te moje rzeczy, ale da rady. Ja właśnie przywiozłem, zaraz wam pokażę jeszcze, patrzcie na burdel, sorry. Przywiozłem właśnie więcej takich siatek, o. No i będę robił tutaj, gdzie jest ta moja, te namioty, wszystko naokoło, żeby to miało wszystko zabezpieczone było przed właśnie tymi krowami. No i tak, no i teraz co? Pan Nathan już poszczelał trochę i poszedł sobie drzemkę wziąć. A żeśmy szczelali z takiego małego pistoleciku. O, tak on wygląda. Jest to kaliber 22. Podobny do AR-a, taka podróbka. Także innych pistoletów nie będę pokazywał, bo zaginęły, więc tyle. No. Plus YouTube nie lubi, jak się pistolety pokazuje z różnymi magazynkami i tak dalej, więc tylko to. No może jeszcze jedną giwerkę, a jak coś, to może pan Nathan będzie miał więcej. Nie wiem, zobaczymy. Także jakby co, to na tyle. Tutaj, proszę państwa, mamy zrobione ognisko, które moje dzieci z żoną zrobiły. Może nawet więcej moje dzieci, nie wiem. Ale zrobili tutaj ognisko dla nas. Jak przyjeżdżamy, to sobie chillujemy przy ognisku fajnym, z niebem bardzo czystym. Gwiazdy tutaj widać normalnie w zasięgu ręki prawie. Co jeszcze o tej? Aha, mamy, jest tam dalej, to się nazywa dry, sezonowy strumień, jak pada deszcz, to jest strumień, a jak nie ma deszczu, no to nie ma strumyczka. Więc takie rzeczy. Także jest fajnie, cichutko, spokojnie, można się porelaksować. Z jakieś 3 godziny od domu i jest cichutko. Ja idę się relaksować. Popatrzcie, jak to jest cicho. Słychać, jak te muszki sobie latają. Posłuchajcie. Się przygotowujemy na ognisko. Do zobaczenia na ognisku. Normalnie słyszę jeszcze je tutaj gdzieś. O. Okej, moi drodzy, ognisko już mamy, więc chciałem się z wami pożegnać. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam.